Cześć, dzisiaj pokazuję Wam Hyundai Tucsona po faceliftingu, który miał miejsce w 2024 roku. Auto dopiero wchodzi do sprzedaży. Poznacie je głównie po przednich światłach, które tutaj nieznacznie się zmieniły. Co prawda wyglądają bardzo podobnie do tych, które były wcześniej, ale wprawne oko czy oko klientów, właścicieli tych samochodów na pewno dostrzeże różnicę. O nich za chwilę. Zobaczcie, że one tak sobie fajnie tutaj migają, ale to jest tylko efekt wideo, ponieważ tu chodzi o odświeżanie. O klatki w materiałach wideo, to zobaczycie tylko przez kamerę, natomiast na żywo niestety tego nie widać, ale i tak wygląda ten samochód moim zdaniem trochę lepiej niż wcześniej, taki no pomimo, że nie był jakiś przestarzały, nie był stary, nie zestarzał się, to jednak został tutaj delikatnie odświeżony i moim zdaniem nawet na plus. Jeśli chodzi o same światła, to wcześniej były to te światła w atrapie chłodnicy, 4 w pionie i 2 w poziomie, teraz mamy 3 duże pionie i 2 duże w poziomie. No wyglądają tak troszeczkę bardziej masywnie, agresywnie. Nowa jest też atrapa chłodnicy. Tu mamy też do czynienia z tym, że w poziomie mamy kierunkowskazy w obu lampach. Zmieniła się też linia maski, troszeczkę niżej pociągnięta. Więc no, ten samochód, pomimo że dla kogoś, kto go nie ma, nie różni się bardzo, to jednak dla właścicieli jest to jakaś zmiana. W dolnej części zderzaka też zaszły drobne zmiany. Mamy zupełnie nowe wzory felg i to nie tylko dla wersji N-Line, jak w tym przypadku, ale również dla pozostałych wersji. Nowe są też lakiery, tutaj do wyboru więcej odcieni, nowości, również będzie lakier matowy. W tylnej części samochodu mamy inną dokładkę, właściwie no inny zderzak u dołu i to właściwie wszystko. Więcej zmian zaszło we wnętrzu, tutaj więcej poczujemy tych różnic i może zaczniemy od kierownicy, bo ta jest trzyramienna teraz. No i moim zdaniem wygląda okropnie, no wygląda tragicznie, ten środek jest po prostu tragiczny, tutaj nic nie ma, jest jakiś pasek dziwny i w okręgu, który nie ma ani znaczka, ani nic, no. Kierownica jest jaka jest, zobaczcie, że jej kształt nawet nie jest okrągły, ale przynajmniej jest wygodna w chwycie, jest przyjemna w dotyku, no i ma te fizyczne przyciski do obsługi poszczególnych rzeczy. Fizyczne pojawiły się również przyciski, a właściwie pokrętła w panelu klimatyzacji. Wcześniej mieliśmy dotykowe, teraz są wreszcie fizyczne, prawdziwe pokrętła. Tutaj w części środkowej zgrupowano jedynie te pola dotykowe dotyczące obsługi podgrzewania, szyby, foteli, kierownicy, jakieś przełączania nawiewów i tak dalej. Kolejną nowością jest ten oto drążek do obsługi skrzyni biegów. On wcześniej był takimi przyciskami na konsoli środkowej w tym miejscu. Teraz jest taki drążek, jakich używa się często nawet w samochodach elektrycznych, hybrydowych. No i trafia on również do samochodów spalinowych powolutku. Jest to wygodne rozwiązanie, bo mieści się tuż pod ręką, pod kierownicą. No i przede wszystkim nie zabiera przestrzeni na tej konsoli środkowej, gdzie można sobie wygospodarować miejsce na jakieś inne przedmioty. W tym przypadku ładowarka indukcyjna, która teraz umieściła się obok uchwytów na kubki. Wcześniej to były to takie dosyć kontrowersyjne w sumie przyciski P, R, N i D, które nie każdemu pasowało, chociaż ja uważam, że było ok. Tutaj z przodu też zmieniono trochę te przyciski, które przeniesiono właściwie na panel klimatyzacji. Tu wcześniej można było włączać ogrzewanie foteli, kierownicy. Teraz mamy tylko tryby jazdu. Tutaj jak widzimy teraz te ogrzewania są zgrupowane pomiędzy pokrętłami klimatyzacji. Znajdują się tutaj i są dotykowe. Klimatyzacja obsługiwana tylko częściowo, oczywiście manualnie. Resztę obsługujemy dotykowo, ale te przyciski działają bardzo sprawnie. Tutaj naprawdę nie ma większych zastrzeżeń co do tego, więc moim zdaniem na plus. Odnośnie tego drążka, to on działa dobrze. Generalnie jest to wygodne rozwiązanie, ale w przypadku testowego samochodu nie zawsze łapał, więc no może jakaś drobna poprawka by się przydała. Natomiast no, samo pokrętło jest naprawdę spoko. Bardzo fajne są też te gniazda USB-C, które, no, do których już się powoli przyzwyczajamy, a tutaj możemy sobie przełączać pomiędzy samym ładowaniem lub ładowaniem i łącznością z multimediami. Pod tą klapką kryje się również gniazdo zapalniczki, co też jest takim fajnym, estetycznym gadżetem. Nowością całkowicie jest ten panel multimediów i zegarów jako jeden panel, jedna część, która
jakby różni się od tego, od tych dwóch części wcześniej, gdzie mieliśmy oddzielny ekran multimediów i oddzielnie zegary. Teraz jest to taki jeden płat, właściwie jest to rozwiązanie coraz bardziej popularne w nowoczesnych samochodach i tu właściwie też nic dziwnego, że takie pojawiło się w Hyundai, no bo właściwie to pojawia się w wielu markach. Tutaj na dole jest taka półeczka, można postawić smartfona, oglądać sobie filmy, ale dużo większa półeczka pojawiła się przed pasażerem. Tu mieści się nie tylko smartfon, ale również jakieś gazety, drobne przedmioty typu portfel czy coś tam innego. Tu można położyć naprawdę sporo rzeczy. No ale też przy okazji pasażer może sobie na przykład włączyć jakiś film na słuchaweczkach, położyć tablet czy smartfon i go sobie oglądać. Przyjemne są materiały, zupełnie nowe materiały, właściwie no może nie zupełnie, ale jednak nowe. Całe wnętrze jest obite miękko, tu w górnej części jest miękko, tutaj taki materiał, tu znów miękko. No i tylko tutaj na tej podpórce mamy ten lakierowany plastik, który nie jest przyjemny, no i na dole też jest twardy plastik. Z tych lakierowanych plastików nie jest ich aż tak dużo w kabinie, co w sumie na plus dla tego samochodu. Jest na panelu klimatyzacji, tu niżej i już jest taki bardziej matowy i on nie jest takim zbieraczem kurzu jak ten świecący. Na kierownicy jest taki troszeczkę w odcieniu grafitowym, no tylko jest tu na tych podpórkach z przodu, przy przełącznikach, na panelu klimatyzacji, no i tutaj wokół ładowarki indukcyjnej i cup holderów, więc nie jest jego aż tak dużo. Jeśli chodzi o ten panel multimediów, to jest on bardzo czytelny, jest w sumie naprawdę spoko. Wcześniej ten wbudowany, jakby nie widzę większej przewagi starszego nad nowym, więc tu jest naprawdę ok. Wygląda to dosyć estetycznie i nowocześnie. Nowe są też tapicerki i odcienie tapicerek, przyszycia. Tutaj mamy cztery do wyboru. Jeśli chodzi o fotele, to one jakoś tam specjalnie się nie zmieniły, nadal są dosyć wygodne, aczkolwiek nie jakieś rewelacyjne. Moim zdaniem w grupie Volkswagena fotele są jednak wygodniejsze, a te wyglądają przynajmniej fajnie. Jeśli chodzi o zestaw wskaźników, to klasycznie komputer pokładowy zawiera sporo informacji. Mamy też informacje dotyczące jazdy, typu napęd czy napęd hybrydowy, jak w przypadku tego samochodu. Mamy komputer z trzema rodzajami danych. Czytelność wskaźników, jak przystało na samochody Hyundai, no taka sobie. Tutaj o mniej więcej tak widzę te wskaźniki jako kierowca, więc zasłonięte są te górne kontrolki, na przykład świateł czy kierunkowskazów. Trochę prędkościomierz też jest zasłonięty, ale na szczęście jest wyświetlacz head-up display. Jeżeli ktoś lubi to rozwiązanie, to jest ok. Jeżeli ktoś go nie lubi i ma jakieś preferencje odnośnie ustawienia kierownicy, no to trochę gorzej będzie z odczytywaniem prędkościomierza. Króciutko o samochodzie, bo nie ma tutaj jakichś dużych zmian technicznych. Głównie skupiono się tutaj na normach emisyjnych, czyli na redukcji mocy, tak jak robi to coraz więcej producentów. Silnik 1.6 TGDI, który był dostępny, czy jeszcze jest w sumie dostępny w samochodach przedliftowych, miał moc 150 lub 180 koni mechanicznych, teraz ma tylko 160 koni mechanicznych i wersja hybrydowa, która miała 230, teraz ma 215 koni mechanicznych, czyli 15 koni mechanicznych straty i ja jadę taką właśnie wersją hybrydową. Tutaj można powiedzieć, że ten spadek mocy jest trochę na dwa sposoby, bo z jednej strony ta moc systemowa, czyli moc, gdzie dodajemy do siebie w pewnych obrotach napęd spalinowy i elektryczny, ona jest niższa, ta maksymalna moc, natomiast wyższa jest moc silnika elektrycznego, co pozwala po pierwsze na taką bardziej płynną, bardziej harmonijną jazdę, bo mamy tego elektrycznego konia mechanicznego silniejszego pod prawą stopą. Z drugiej strony pozwala nam to na rozwijanie wyższych prędkości, na sprawniejsze przyspieszanie na samym elektrycznym napędzie, więc nie jest to jakaś duża strata. Tak na dobrą sprawę te 15 koni mechanicznych przy takim poziomie ponad 200 to jest właściwie żadna strata. Natomiast dla producenta jest zysk taki, że po prostu samochód mniej emituje. Tutaj też trzeba pamiętać, że ta hybryda Hyundai jest zespolona z sześciobiegowym automatem hydrokinetycznym, więc tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. Tu nie ma żadnych lagów, tutaj skrzynia biegów zmienia biegi tak, jakby nawet nie wiadomo kiedy to robi, no w ogóle tego nie czuć. Ja przejechałem już ponad 300 km i nie wiem kiedy ta skrzynia zmienia biegi. Napęd elektryczny pracuje naprawdę bardzo płynnie i przede wszystkim no, potrafi się silnik spalinowy wyłączyć nawet przy prędkościach rzędu 100 km na godzinę i przejechać te kilka, powiedzmy set metrów czy nawet około kilometra przy takich prędkościach, co jest naprawdę dużą zaletą. Oczywiście ta hybryda
jest moim zdaniem takim optymalnym źródłem napędu do tego samochodu, no bo benzyniak, powiedzmy, jest trochę za słaby, poza tym wiemy, kto jeździł, kto ma, ten wie, że ta 1.6 GDI jest po prostu bardzo paliwożernym silnikiem, pomijając to, że tam też lubi się do oleju benzyna dostawać w hektolitrach. Natomiast tutaj ta hybryda pracuje tak naprawdę płynnie, fajnie. Tu nic więcej nie trzeba. Jest jeszcze oczywiście hybryda plug-in, ale nią nie jeżdżę. Jeżdżę zwykłą hybrydą. Trzeba też pamiętać, że Hyundai Tucson jest konstrukcją już bardzo dojrzałą i tak na dobrą sprawę niewiele tutaj można zmienić. Największe zastrzeżenia do tej pory w samochodach Hyundai'a budziły systemy bezpieczeństwa moje, które jeszcze niedawno były jednymi z najlepszych, teraz już troszeczkę inaczej, teraz potrafią być irytujące. Na szczęście te irytujące systemy bezpieczeństwa to głównie Hyundai Ioniq 6, natomiast w Hyundai Tucsonie po wyłączeniu systemu, który nam pika przy przekroczeniu dopuszczalnej rzekomej prędkości, właściwie nie ma żadnych zastrzeżeń, samochód prowadzi się prawie że sam, można pokonywać zakręty na drogach ekspresowych czy autostradach bez trzymania kierownicy, nie ma tu nadmiernego pikania, kiedy samochód jest sprawny technicznie, a kierowca po prostu nie rusza kierownicą, bo auto jedzie prosto, jak w przypadku na przykład samochodów grupy Volkswagena, gdzie ciągle jest upominanie się o korygowanie toru jazdy, tak jakby samochód był uszkodzony. W Hyundai tego nie ma, Hyundai jeździ się naprawdę przyjemnie, komfortowo, cicho, bo mamy tutaj naprawdę niezłe wyciszenie moim zdaniem jak na ten segment, bo pamiętajmy, że nie jest to auto premium. Ogólnie wrażenie jest bardzo dobre, tak jak wspomniałem wcześniej, poprawione materiały rzeczywiście robią pozytywne wrażenie. Nic dodać, nic ująć. Hyundai Tucson ma prawo nadal być najchętniej kupowanym SUV-em w swojej klasie w Europie i jednym z najpopularniejszych SUV-ów na świecie. Jest to naprawdę dobre auto, po prostu dobre auto. A jeszcze wspomnę, bo ja się dowiedziałem na prezentacji, ja zawsze myślałem, że w tej hybrydzie jest skrzynia DCT. Natomiast dowiedziałem się, że jest tutaj przekładnia hydrokinetyczna, co też jest wielkim plusem dla osób, które chcą kupić ten samochód na dłuższy czas. Nie ma tutaj co się martwić o jakieś sprzęgła, awarie, mechatroniki i tak dalej. Oczywiście tutaj też jest co się zepsuć, natomiast te klasyczne hydrokinetyczne przekładnie są sprawniejsze.